Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie. Jestem tutaj w ramach Koalicji Europa Plus, Twój Ruch, razem z naszą kandydatką Anną Kubicą i szefem struktur w Opolu Jerzym Pilcem. I promujemy oczywiście naszych kandydatów, ale przede wszystkim promujemy ideę świeckiego państwa poprzez książkę Zdjąć Polskę z krzyża. Jakie są cztery główne filary tej ostatniej fazy naszej kampanii? Cztery filary programu Koalicji Europa Plus Twój Ruch. Po pierwsze, Polska musi dokonać skoku technologicznego. Musimy pieniądze z kolejnej perspektywy europejskiej wydać w sposób mniej rozproszony, a bardziej skoncentrowany. Jest to możliwe. Wówczas w tych dziedzinach, w których Polska ma już silną pozycję, jak przetwórstwo rolno-spożywcze, obrabianie drewna, energia, co jest konieczne skądinąd dla konkurencyjności naszej gospodarki, biotechnologia i informatyka, Polska może podnieść znacznie marże na swoich usługach czy na swoich produktach. To jest konieczne, bo Polacy są wciąż najsłabiej zarabiającymi Europejczykami w Unii Europejskiej i jednymi z najsłabiej zarabiających Europejczyków. Po drugie, to jest właśnie rozdział państwa od Kościoła. Kościół, który jest sferą niedemokratyczną, feudalną, który uczy myślenia dogmatycznego, blokuje rozwój Polski. Polska potrzebuje kreatywności, potrzebuje innowacji, potrzebuje kapitału społecznego. To wszystko jest w konflikcie z Kościołem. Dlatego potrzebny jest bardzo silny rozdział państwa i Kościoła i na poziomie edukacyjnym i funkcjonowaniu instytucji publicznej. O tym jest m.in. ta książka Zdjąć Polskę z krzyża.